Witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was na poranną kawę. Wiecie co, że dzisiaj jest 1 marca, a pamiętacie, jeżeli oglądaliście ze mną transmisję na żywo, no to ja obiecałam sobie, że od 1 marca przechodzę na ten post przerywany. I powiem Wam szczerze, że w zasadzie 29, tylko którego tam w poniedziałek był ten live i od tamtej pory już zaczęłam się przygotowywać i powiem Wam szczerze, że już przestałam tak wieczorem podjadać, a od dzisiaj aczkolwiek zdarzało mi się, słuchajcie, zjeść cukierka wieczorem, więc koniec, dzisiaj już bombonierka jest pusta, nie ma żadnych cukierków w domu, nic nie będę kupować po to, żeby nie żreć, po prostu. Także jeżeli macie ochotę razem ze mną zacząć taki post przerywany i oczywiście Wy sobie ustalicie to okienko żywieniowe, to zapraszam Was bardzo serdecznie, będziemy razem, przystąpimy razem i później po jakimś czasie będziemy sobie patrzeć, jakie nam jakieś tam efekty z tego przyjdą. No widzicie jak widzicie jak wyglądam, zobaczymy czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, ale ja myślę, że tutaj chodzi głównie o to takie dobre samopoczucie, także zachęcam Was, jeżeli macie ochotę razem ze mną do takiego postu przystąpić, ale to zabrzmiało, no to myślę, że będzie nam raźniej, ale powiem Wam szczerze, że dzisiaj tak nawet miało nie być filmu, ale słuchajcie, zrobiłam sobie kawę, bo to jest ta druga kawa, no i zobaczyłam, co się stało złego i tak mówię, muszę Wam to nakręcić, pokazać, jak to wygląda. Zawsze się śmiałam, że osoby, które mają kwiaty, które hodują kwiaty, zwłaszcza, że teraz na naszym rynku dużo też się takich kwiatów egzotycznych pojawiło, więc bardzo często też ponosimy klęski związane z uprawą tych roślin, no bo nie jesteśmy do końca w stanie zapewnić im warunków lub nie do końca wiemy, jakie te warunki mają być. Wydawałoby się, że taki kwiat jak Sansevieria jest kwiatem już, słuchajcie, tak powszechnym na naszym rynku polskim i ja za każdym razem mówiłam, że to jest bardzo prosty kwiat, że nie ma prostszej rośliny w uprawie, okazuje się, że jednak popełnia się błędy i mnie się te błędy ostatnio zaskakująco często, zwłaszcza jeżeli mówię o Sansevierii, zdarzają. Zupełnie nie wiem dlaczego, z czego to wynika. Nie wiem. Znaczy wiem, z czego to wynika. Zaraz sobie to zaczniemy omawiać, ale tak się zaczęłam śmiać, że w moim przypadku tak się jakoś dzieje. Ja chyba w tamtym roku albo 2 lata temu pokazywałam Wam również taki film, co się dzieje z Sansevierią, jak omawiałam, jak ją uprawiać i wtedy Lola mi tutaj rzuciła zabawkę pod nogi, pewnie chce, żebym się bawiła z nią. I co się dzieje złego, jeżeli pewne rzeczy robimy na przykład w nadmiarze, tak jak na przykład podlewanie. No i oczywiście dzisiaj, tak sobie, wiecie, zrobiłam kawę, i tak zaczęłam sobie przeglądać, co podlać roślinki, i tutaj jak zauważyliście, od jakiegoś czasu stoją moje Sansevierie. I one się całkiem dobrze mają. Ta to jest ten Golden Flame, więc ona tutaj te żółte liście ma i te żółte liście ma z natury. Ona jest słabą tą sadzonką, ale już zaczyna tutaj odżywać. Ja może tutaj na razie to sobie odłożę, bo będę chciała Wam tutaj parę rzeczy pokazać. I ona tak kiepsko, bo ona była kiepską sadzonką, ale tu powoli jakoś zaczyna odbijać. Zobaczymy, co z niej będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze rosła. I mam mojego Moonshine'a, z którego ja jestem bardzo dumna, naprawdę zawsze był pięknie rósł u mnie, i wiecie, i wzięłam, żeby przejrzeć i odwróciłam, a tu proszę bardzo. Tak się zrobiło mi smutno, bo wiecie co, to jest tak, dobrze mówią, bardzo dobre jest to powiedzenie, że pod latarnią jest najciemniej. Macie roślinę, ona sobie stoi tu frontem i się okazuje, że jednak ta część, i teraz nie wiem, bo zobaczcie, to jest, tak wygląda jakby było przelane. Tak ten liść wygląda, bo dokładnie tak go znalazłam, dzisiaj nic nie robię i zobaczcie, mam wrażenie, że ta cała część po prostu, tu wygląda jakby było spalone, więc nie wiem, czy to się wcześniej nie spaliło, nie mam pojęcia. Tu widzicie też żółty, cała ta jedna sadzonka, o zobacz, widzisz, cała ta jedna sadzonka praktycznie będzie out. No niestety tak to wygląda. Te dwie, bo tutaj są, zaraz wam powiem dokładnie ile tu jest, ale tutaj nowa już wyrasta. O to jest zupełnie nowiusieńka, zobacz, o ta, pięknie. Bardzo lubię Sansevierię Moonshine, o zobacz, jakbyś tak pokazał, jak piękne te młode liście, właśnie one są takie piękne, jasne. One później jak się stają bardziej dorosłe, to się robią bardziej takie już zielone, natomiast te młode właśnie mają tę piękną poświatę. No i zobaczcie, widzicie jak to jest, z tej strony cały czas to miałam na oku i nagle odwracam, a tu taka przykra niespodzianka. I teraz naprawdę nie wiem, co jest przyczyną, bo może być też taka przyczyna, że zdarza nam się, że na przykład wiemy, że Sansevierię należy podlewać dosyć rzadko. No Lola, chodźcie, pokażę, no przepraszam was bardzo, Lola się tutaj tak upomina i mi tutaj wskakuje, że chce być pokazana, a jesteś dzisiaj brudna, a ja doszłam do wniosku, ponieważ dzisiaj przypada jej termin kąpieli, to jeszcze dzisiaj pójdę z nią na taki dłuższy spacer i wtedy pozwolę jej się znowu wyszaleć, żeby wyglądała tak, żeby się już po prostu wykąpać ją, żeby była ładna i czyściutka. I posłuchajcie, no i Lolunia, już jesteś, tak? Jesteś już na wizji, tu operator widzę, cię pokazuje, także no Lola, ale to pokaż ładnie tu, tak. Operator, słuchajcie, teraz macha rękoma tutaj, żeby ona na niego zwróciła uwagę. Dobrze, idź kochanie, już będziemy tu dalej, słuchajcie, rozmawiać. Więc z Sansevierią to jest tak, że wrócę do podlewania. Wiemy, że ją trzeba dosyć rzadko podlewać, ona nie lubi dużo wody. Wystarczy naprawdę zimą raz na 3, nawet 4 tygodnie, raz w miesiącu wystarczy ją podlać, ale też małą ilością wody, bo bardzo często i mnie się to tak właśnie zdarza, że jak podchodzicie do rośliny i widzicie, że ona jest taka sucha, no to tak lejecie szczodrze tej wody, no i to wtedy właśnie następuje ten efekt przelania. Więc jeżeli ona im dłużej jest bez wody, to tym delikatniej trzeba ją podlewać. To tak samo jak my. Wiecie, jak człowiek jest głodny i nagle zaczyna jeść dużo i łapczywie i wtedy zaczyna mu to jedzenie szkodzić. Tak samo jest z roślinami. I mnie się ten błąd niestety najczęściej zdarza, że ja już jak uważam, że one są takie suche, to ja im tak bardzo chcę dać tej wody. No i teraz nie wiem. Szczerze mówiąc, powiem wam, jak patrzę, no to ona ma dalej tu sucho, ja nie widzę, żeby tutaj było przelane, natomiast wygląda tak, jakby była przelana, to zresztą bardzo wyraźnie widać, o ten, no takie piękne, także praktycznie ta jedna sansa, mam nadzieję, że tylko ta jedna sadzonka pójdzie na zmarnowanie, bo bardzo, bardzo bym nie chciała, żeby ta cała reszta poszła, bo tutaj jest ta jedna, ma tutaj tą, ale to jest suche, tu jest jakiś jeden tam suchy, to się nic nie dzieje, natomiast tu to wygląda jakby było przelane, no nie mam pojęcia, mam nadzieję też, że to był taki, przez to, że ona była tak do ściany przysunięta, to może z tego to się wynika. Bardzo często, wiecie, mówi się tak, że Sansevieria lubi cień. To wcale tak nie jest, że ona lubi. Ona lubi, tak jak każda i większość roślin, lubi to jasne światło, rozproszone światło, nie takie bezpośrednio walące słońce na nie. I ona wtedy rzeczywiście, każda Sansevieria wtedy pięknie wybarwia te liście. Każda ma jakiś tam wzór, o tak jak na przykład weźmy tę Sansevierię. Tutaj o, i ona też ma jakiś wzór i ona wtedy jak stoi w takim jasnym świetle, to ona bardzo ładnie też ten wzór zachowuje i wtedy takie ładne, o tutaj te prążki czy te prążkowania wybarwiają się. Natomiast wszystkie rośliny, które mają jakiś tam wzór czy jakieś tam barwy, to z braku światła to wszystko zanika. Tą Sansę wam pokazuję, bo też ją przeglądałam. Ona jest taka przeze mnie po macoszemu traktowana i widać nic się jej nie dzieje. Także no też będę musiała uważać. No ale jak zaczęłam przeglądać, to przypomniało mi się, jak zobaczyłam dzisiaj tę Sansevierię, bardzo mi się zrobiło smutno i mówię, nie no muszę wam pokazać, a naprawdę dzisiaj już miałam nie nagrywać filmu, ale jak zobaczyłam, mówię, nie no muszę wam pokazać. Dlaczego chcę wam pokazać? Bo ja zawsze mówię, że warto się uczyć, jeżeli ktoś z nas ma jakieś doświadczenie, czy z rośliną, czy z czymkolwiek. Słuchajcie, to warto to mówić, żeby inni nie powtarzali naszych błędów. Zawsze trzeba jednak te rośliny w miarę często oglądać, bo być może pewne tu zmiany zachodziły, zwłaszcza tu mówię o żółknięciu. Te zmiany musiały zachodzić wcześniej, ale zwróćcie uwagę, ja wam jeszcze raz postawię, tak jak ona stała tu, no to ja tego po prostu, słuchajcie, nie widziałam, naprawdę nie widziałam, a wystarczyło wyjąć roślinę, żeby zobaczyć, jak ona potwornie tutaj cierpiała. No i strasznie mi się zrobiło smutno, no bo to jest, wiecie, człowiek ma poczucie, że zamordował roślinę, nie? Takie ja mam poczucie w tej chwili. Jest mi bardzo smutno. Jest teraz, już mamy 1 marca, więc też ja już się zacznę powoli przygotowywać do przesadzania, więc wezmę również tę Sansevierię, przesadzę. Aczkolwiek same Sansevierie, one nie wymagają tak częstego przesadzania. Wystarczy naprawdę raz na 3 lata, już jeżeli widzimy, że w doniczce rzeczywiście już ta doniczka się zniekształca, jeżeli jest plastikowa i wtedy rzeczywiście widzimy, że ona już wypycha się z doniczki, to wtedy możemy przesadzać, a tak to ona nie wymaga naprawdę przesadzania częstego, nie wymaga nawożenia, jeżeli już chcecie nawożyć. Ja nie nawożę, powiem wam szczerze, Sansevierii, ale jeżeli byście chcieli, to myślę, że taką połową dawki już do sukulentów, że bardzo delikatnie z tym nawożeniem. Ale ona naprawdę, według mnie, z mojego doświadczenia wynika, że ona nie potrzebuje nawożenia. No ale już tak zaczęłam o tych stratach i zaczęłam wam mówić i się rozproszyłam przez tą Sansevierię. Chcę wam pokazać moją Sansevierię tutaj. Nie wiem, jaka to jest, to Hachni czy tam jakaś inna. I ona, ja ją kupiłam, o tak pokażę ci, ja ją kupiłam jako pojedynczy egzemplarz. Ona tak fajnie mi rosła, ładnie się rozrosła i zrobiły się, z tej jednej zrobiły się ładne 3 Sansevierie. I tutaj była ta 3. Sansevieria. I wyobraźcie sobie, że również po zimie widocznie też wzięłam, bo ona stała akurat na parapecie, nie miała zimno, nie było to od strony okna, bo można by czasami pomyśleć, że może od strony okna, że było za zimno. Nie, tutaj się nic nie działo i nie wiem z jakiego powodu, prawdopodobnie znowu z przelania, że jedna mi wypadła. Wyciągnęłam ją po prostu i ona, Sanse, jak zresztą one tak mają, że jak coś się dzieje, to po prostu je wyciągacie i one po prostu wychodzą. Bo to, no mam nadzieję, że te dwie nie ucierpiały, nic się nie będzie działo, ale bardzo Was na to wyczulam, żebyście sobie teraz na przykład dzisiaj, może właśnie wieczorem albo jutro rano przy kawie, tak jak ja to zrobiłam dzisiaj przy kawie, łyka wezmę sobie, żebyście sobie przeglądali te swoje Sansevierie, właśnie szczególnie te Sansevierie, które tak łatwo jest moim zdaniem jednak zalać, mimo że one takie są niby dla tych początkujących, niby takie proste, niby to wszystko ten, ale jak każdy żywy organizm, czasami możemy coś przegiąć albo w jedną stronę, albo w drugą. Dobrze, to jest moja dzisiaj tylko taka dygresja, żebyście sobie ten przegląd Sansevierii zrobili. Ja Wam tutaj pokazałam akurat tylko te, które sobie przyniosłam tu na stół. Ja nie wiem jak Wy macie, ale ja bardzo często lubię, nie wiem dlaczego tak mi się zrobiło, że ja owszem przeglądam te swoje rośliny na miejscu, tam gdzie rosną, tam oglądam, ale od czasu do czasu lubię przynieść je sobie na stół i pooglądać z każdej strony, popodziwiać i wtedy dostrzegam również urodę tych roślin, tak jak gdyby, jak one są takie osobne, same stoją. No i tutaj będę musiała teraz prawdopodobnie tą Sansevierię, Moonshine, gdzieś ją sobie tu postawię, może tu gdzieś bliżej blatu, tymczasowo, dlatego, że będę chciała ją mieć cały czas pod kontrolą, żeby póki jej nie przesadzę, żeby tutaj czegoś znowu nie zrobić i żeby mi cała roślina nie wypadła. A już niedługo kupię sobie podłoże i będę przesadzała i wtedy Wam też pokażę, będziemy razem przesadzali, bo zobaczymy jak wyglądają właśnie korzenie tych dwóch, tu jest dwie, miałam policzyć i nie popatrzyłam w końcu, tu jest nawet chyba więcej, 3 czy nawet 4 jeszcze są, bo to są one po prostu fantastycznie tutaj od spodu z tych kłączy wyrastają nowe. Zobaczymy. Słuchajcie, ja natomiast jeszcze raz zachęcam Was do tego, żebyście razem ze mną zaczęli ten post i powiem Wam, tak mi się przypomniało, spojrzałam na kawę, dzisiaj taki mieszany trochę będzie ten odcinek, ale to jest właśnie tak jak zaproszenie na kawę, gada się o wszystkim. Posłuchajcie, tak się zaczęłam zastanawiać, właśnie jakbyście mi też napisali w komentarzach, co Wy o tym myślicie, ponieważ ja mam jedną słabość, ja bardzo lubię kawę, no i oczywiście do kawy coś słodkiego. Kawę lubię gorzką, ale lubię do kawy coś właśnie mieć albo kawałeczek ciasta, albo cukierka. Wiecie jak to jest. No i tak się zaczęłam zastanawiać, czy nie pić gorzkiej kawy, a na przykład, nie wiem, pół łyżeczki cukru sobie dać, po to, żeby ta kawa nie była taka mocno gorzka, tak jak ja w tej chwili tę biorę, kawę piję, ona jest gorzka. Całkowicie gorzka i już mi się tak chce, wiecie, coś takiego słodkiego, żeby zrównoważyć ten gorzki smak. I tak się zastanawiałam, czy nie lepiej dać pół łyżeczki cukru do tej kawy, właśnie żeby mnie nie ciągnęło w stronę tych słodyczy do kawy. Zobaczę, będę tutaj to wszystko sobie jeszcze myślała o tym i powiem Wam, że to jest też fajne, że jak zaczynacie jakieś postanowienie macie i coś sobie mówicie, no dobra, będę robiła tak czy siak, więc ja na przykład mam też takie zwyczaje, nawyki, że uwielbiam pić rano kawę i w zasadzie, to powiem Wam szczerze, że piję kawę tylko rano. Rzadko mi się zdarza pić jeszcze kawę, chyba że pójdę do kawiarni albo do przyjaciółki, no to wtedy też piję kawę. Natomiast w domu generalnie piję kawę rano. I to są takie moje drobne rytuały, z których ja nie chcę rezygnować, ale z drugiej strony no nie chcę podjadać tego słodkiego. Także zobaczymy, jaki nawyk sobie do tego dopracuję właśnie, żeby no nie podjadać słodkie. Bo jeżeli jemy przez te 8 godzin, to też musimy zwracać uwagę na to, co jemy. ale się zakapućkałam. Ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Także napiszcie mi w komentarzu, czy dobrym pomysłem byłoby na przykład właśnie tak pół łyżeczki cukru, bo łyżeczka to już dla mnie będzie na pewno za słodka ta kawa. Natomiast tak się zastanawiam właśnie, czy pół łyżeczki cukru i wtedy w ogóle nie będzie mnie kusiło do słodkiego. Ja na pewno tak spróbuję. Napiszcie mi, co o tym sądzicie. Dzisiaj będę kończyć, oczywiście zachęcam Was do tego, żebyśmy razem ten post przerywany robili. No i zachęcam Was do tego, żebyście sobie, jeżeli macie Sansevierię, roślinę, która jest naprawdę fantastyczną rośliną, oczyszczającą powietrze, nie do końca bezpieczną dla zwierząt, dlatego że jednak koty, zwłaszcza jak się lubią ocierać o sansę, to może to tam wywołać jakieś podrażnienie, ale jest dla nas bardzo dobrą rośliną, która się fantastycznie sprawdza między innymi właśnie w sypialni. No ale przejrzyjcie je, czy coś się z nimi nie dzieje, tak jak z moją Sansevierią. Zachęcam wszystkich do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli podoba Wam się taki film luźny, trochę o kawie, trochę o Sansevierii, to oczywiście zachęcam Was do tego, żebyście zostawili kciuka w górę. No i pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!